przed panem tu też byli Niemcy, kręcili chyba 3 filmy. Było parę producentów i tu kręcili filmy. Tu kręcili filmy. Pierw był cmentarz żydowski, a potem PKS tam miał swoją albo bazę. Pierw był PKS. No. Stary PKS, no. Jego. Ale to wszystko był cmentarz żydowski. No ale ktoś tam podpłacił. W 80-tych latach. W 80-tych latach to padło. I to. Jak widać, co jest teraz. Tam już nikt nie mieszka. To są pustostany. Dosłownie są, a pustostany. Przychodzą bezdomni. No, rozpalają tak ognisko. Nie ma miesiąca, żeby straż pożarna nie wjechała. To były komórki, nie komórki, mury, warsztaty. A to takie były, a teraz nie ma nic, kompletnie nie ma nic, kompletne pustkowie było. Trzy czwarte ulicy Płaskiego poszło do zburzenia i nie wierzę, żeby ten kawałek uratowali. No tamtych budynków to zakładają tą siatkę, bo się tynk sypał na ulicę, tynk. No i miasto na to dało, żeby się nikt nie... Nie, to są nowo powstałe budynki, to nowe. One nie mają więcej niż 3-4 lata. Mówię panu, tu jeszcze tak 20 lat temu, to wszystko było zabudowane. Tych budynków nie było kompletnie. To wszystko było. Warsztaty to takie. Jeszcze w 70-tych latach to tu pani to było zabudowane, co chowała świnie. I milicja, bo nie było policji. Milicja była wtedy. Mandaty, a ona dalej. Na tej górce to jest czołg zasypany. Czołg. Tak ci starzy lokatorzy mówili, którzy już nie żyją na dzień dzisiejszy. To kiedyś musi wyjść. Czy to jest prawda, czy nie, ale te stare osoby, które już tu nie mieszkają, a powiedziały tak, no, tą góreczkę, stąd z tym drzewem. Że niby tam jest czołg, a zakopane. Nie, no tak gadali. Tu jak był remont od tego bloku, co pan stoi? Mhm. Nie pierwsze piętro, tylko drugie. Robili ten blok, wyleciał człowiek i zginął, a na miejscu. To jest tak zwany przedsionek Trójkąta Bermudzkiego. Chodź pan z tym aparaturą. Ja panu jeszcze człowieka tu pokażę. Gdzie mam usiąść, nie pan powie. Bo tu mam dyktorę sobie usiądę na dyktorze i sobie siedzę. Tam ławek nie ma. Nic nie ma tutaj, żeby gdzieś usiąść. No człowiek na trawie usiądzie, no bo gdzie mam usiąść?
przebywam tutaj. Jak wyjdę z domu, to przebywam tu. Nigdzie tam nie chodzę, no bo nie szukam ławek, no. Ławki są tam, ale tam słońce świeci, a tu w cień. I tak sobie człowiek usiądzie spokojnie, wie pan. Także ma spokój, jak to się mówi, na stare lata. Ma spokój. Mama miała małe mieszkanie. No i otrzymałem mieszkanie tutaj na Machowskiego, tylko to. No i mieszkam. Podam 20 lat. Już. Już człowiek się poznał, powiedzieć tyle lat, to na pewno się poznał właśnie ze ludźmi. I niech pan to zaznaczy jeszcze jedno, że ten blok to jest blok miejski, a tamte wszystkie to są kolejowe, kolejowe. Odgrodzili się od nas. No, gołąbki karmię, tak samo jak znajdzie chleb. Gołąbki karmię, bo je niech mają co zjeść. Także na próżno tu nie siedzę. Zawsze coś tym ptakom dam. To znajdę, jak jest. No. Tak mnie leczyli, powiedzieli, na noclegowni, bo nie byłem zarejestrowany. Tylko poszedł moczenie nogi i smarowanie nogi. Zamiast od razu mnie do szpitala skierować, to by jeszcze może nogę uratowali. Także gangrena się dostała, musieli odciąć. Dzień dobry pani i do widzenia. Są ludzie i ludziska, proszę pana. Jeden pomoże, drugi nie pomoże. Jeden powie, o idź do roboty. Ja mówię, panie, jak mam iść do roboty? Gdzie? I co ja będę robił? Tylko to powiedziałem. Oj, bardzo pana przepraszam, wyciągnął 10 zł, ma pan. No, nie zauważyłem. No taka rozmowa. Jak nie mógł mnie zauważyć, jak ja siedziałem obok jego i on nie zauważył, naprost jego. Jak on nie mógł zauważyć, ale udał powiedzieć, że nie widzi, jak się to mówi. A, nie ma już dalej co mówi, bo się człowiek denerwuje się. No denerwuje się, mówię pan. Człowiek ma to wspominać, powiedzieć te... Te przejścia to lepiej nie. Proszę pana, nie będę bawełnę zawijał. Różnie w życiu jest. A co może dalej człowiek wiedzieć? Nie wiem. Nie może naprzód, ale naprzód nie może powiedzieć, co będzie dalej. Wróżką nie jestem, jak się to mówi. Polubiałem to miejsce, polubię tu być, o, w tym miejscu.